witam serdecznie, z tej strony Grosik. To są monety wykopane 5 i 6 marca w Marczu na Łąkach. Trochę buratynek, trochę jakichś takich zniszczonych sreberek. Nie sprawdzałem, co to jest za bardzo. Te monetki zapewne zostaną w dwukasecie. Tak to wygląda. Trochę tego było, ale ciężko było. Plecy mnie tak bolały, bo jednak Łąki. Na Łąkach się bardzo ciężko pracuje. Fizycznie to nie pola, że na polu mogę zrobić w ciągu dnia, nie wiem, 300 dołków, a na Łące, nie wiem, zrobię 150. Połowę przynajmniej. Dużo ciężej, dużo dłużej, dużo więcej czasu zajmuje rycie w tej darni całej. Dobra, te monetki zaraz zapakuję. Pokażę, co jeszcze znalazłem. Tam jakieś fotki rzucałem na fanpage'a, ale to nie wszystko. Mi się najbardziej podoba z tego wszystkiego ten pierścień taki zielony. Nie wiem, czy ja zaraz podejdę tutaj z tej strony kamery. Taki. Ładny. I duży strasznie. O. To mam ten pierścień. Co tam dalej? Guziczek bardzo ładny. Guzik. O. Kolejny ładny guziczek. Co tam jeszcze? PRL-ki. Trochę PRL-ków było. Jakieś złotówki drobniejsze. W większości aluminium. 10 groszy przedwojenne. Tu ładna moneta. Chyba Królestwo Polskie. Ale trochę zjedzona. Ale tak mi się wydaje, że to jest to. Tu. Chyba 5 groszy. 1800 któryś, 40 czy któryś. A teraz zjedzone jest, mało widać. Tutaj taki duży pocisk z ołowiu. Trochę zniszczony. Ale jest. Dobra, kolejna rzecz. To łuski, co nie? Mozera. Szrapnelki. Szrapnelki oczywiście. O, z tego wielkoluda. Prawo łuski, którą będę piaskował w najbliższym czasie, tylko muszę to zbierać kilka sztuk takich. Bo jednym mi się nie opłaca dawać do piaskowania dla znajomego. No, taka szlaneczka. Coś takiego, nie wiem, co to jest. Tutaj. Coś chyba rolniczego, bo to raczej stary, raczej nie jest, ale zawiozę to do WKZ, to sobie zobaczę. Dobra, to położymy tutaj. Część zapalnika, no widać mechanizmy i symbole na nim. Zaraz przeczytam, może jakiś KZBA Z10 SP 14. KZBDZ. No. Jakiś zapalnik rozerwany. Dobra, tu jest też jakieś żelastwo z gwintem. I ostatni. Też mi się wydaje, że to zapalnik będzie. To nie jestem pewny, czy nawet nie jest z tego łącznik. Takie coś. Następny wyjazd w kolejny weekend. Prawdopodobnie zobaczymy, jak wszystko się zgra. I znowu jakieś filmiki wam nagram.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik. Cześć.